21 października 1939 roku to jedna z najtragiczniejszych dat w historii Leszna. Minęły 82 lata od rozstrzelania 20 mieszkańców miasta i powiatu przez niemieckich hitlerowców. Uroczystości miejskie zaczęły się tym razem od złożenia kwiatów i zniczy na tak zwanym małym cmentarzu znajdującym się przy alei 21 października. Znajdują się tam zbiorowe mogiły ofiar hitleryzmu pomordowanych w powiecie leszczyńskim w okresie II wojny światowej. Pierwsza z nich na lewo od wejścia to grób 20 obywateli Leszna i powiatu rozstrzelanych na placu Kościuszki w Lesznie. Później odbyło się spotkanie z autorami książki Leszno w cieniu swastyki, Jerzym Zielonką, Teresą Masłowską oraz Zenonem Jóźwiakiem. W publikacji znaleźć można biogramy ofiar egzekucji autorstwa Zenona Jóźwiaka, świadectwa o zbrodniach w opracowaniu Teresy Masłowskiej oraz poprawione i uzupełnione artykuły Jerzego Zielonki z cyklu Ocalić od zapomnienia, wydawane w latach 1980-1986. Ostatnia część uroczystości odbyła się w miejscu egzekucji, tam gdzie dziś znaleźć można tablicę z nazwiskami rozstrzelanych. Pozwólcie, że odczytam nazwiska bohaterów. Marcin Adamski. Zanim podam kolejne nazwiska, też można przeczytać sobie, że w areszcie było dwóch Marcinów o tym samym nazwisku. Ojciec i syn. Kiedy wyczytano nazwisko Marcin Adamski, ojciec chciał iść pod ścianę. Syn chciał zrobić to samo. Następnie odczytano datę urodzenia. I był to syn. Proszę sobie wyobrazić, jaka była tragedia ojca, który słyszał strzały plutonu egzekucyjnego. Czyli Marcin Adamski, Ludwik Antoniak, Bronisław Bartoszkiewicz, Marcin Ginter, Zygfryd Hańca, Bolesław Karpiński, Wacław Kęsicki, Bronisław Kotlarski, Józef Łukowski, Józef Marcinkowski, Leon Marcinkowski, Felix Michalak, Władysław Nowak, Jan Nowicki, Mieczysław Jerzy Opatrzny, prezydent, burmistrz tego miasta, kiedy burmistrz Kowalski opuszcza na rozkaz rządu miasto, to właśnie burmistrz Mieczysław Jerzy Opatrzny pracuje tu nadal przez kilka dni do momentu aresztowania. Został aresztowany, wychodząc od swojej mamy w mieszkaniu czy w domu przy ulicy Konkolewskiej. Stefan Samolewski, Józef Stotk, Józef Szal, Maksymilian Trendowicz, Tomasz Wachowski. Drodzy Państwo, ja chciałem powiedzieć, że to będzie trochę inne wystąpienie od tych, do których Państwa przyzwyczaiłem. Pozwólcie, że minutą ciszy uczcimy pamięć pomordowanych. Dziękuję. Chwała bohaterom. O oprawę artystyczną zadbali uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie. Chociaż wiem, nie dojdą chyba znów. Piszę stąd do ciebie ten ostatni raz. Żegnaj już, kochanie, na mnie czas. Kwiaty i znicze pod tablicą złożyli rodziny pomordowanych, przedstawiciele władz i różnych instytucji miejskich, a także szkół.